Od wielu lat zajmuję się pomocą zwierzętom. Od 12 lat tworzymy z mężem dom dla psów trudnych, nieadopcyjnych, przede wszystkim chorych. Nazywam się Katarzyna Grabny. Z grupą kapitałową Impel jestem związana od 16 lat. Obecnie jestem zatrudniona w spółce Gwarant w dziale współpracy z organizacjami społecznymi. Pełnię również funkcję społecznego inspektora pracy w grupie kapitałowej Impel. Tworzymy im takie miejsce, gdzie trafiają do nas, są leczone, rehabilitowane i u nas już zostają. Poza tym domem, który stworzyliśmy, działamy też jako wolontariusze Fundacji Boksery w Potrzebie. Współpracujemy z Fundacją Amstafy Niczyje. Fundacja Ostatnia Przystań to tak naprawdę prywatny dom Moniki i Rafała, w którym stworzyli taką właśnie ostatnią przystań dla starych, chorych psów. W tej chwili mają pod opieką 23 psy. Przede wszystkim to są psy duże, wymagające leczenia, rehabilitacji. Psiaki tam żyją w warunkach domowych, nie są w kojcach, śpią na kanapach, na legowiskach, chodzą na spacery. Opieka nad psami w ostatniej przystani jest ściśle łączy się z ogromnymi kosztami, jakie ponoszą. Są to koszty przede wszystkim karmy specjalistycznej, leczenia, rehabilitacji, jak również tak naprawdę ogrzania, tak, stworzenia takich warunków idealnych dla tych starszych, chorych psów. Każda wpłata ma ogromne znaczenie, czy to jest 10, 20 czy 50 zł. Więc tak naprawdę jedna osoba nie jest w stanie wiele zrobić, grupa osób jest w stanie przenosić góry.